Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Roblox Deduxed, czyli tak nazywa się kolejna gra. I w skrócie, o co chodzi? Gra jest, powiedzmy, o hakerach. Jesteście hakerami, jest grupa hakerów, która musi się wydostać z danego miejsca. Jak kiedyś była gra, teraz totalnie nie mogę sobie przypomnieć nazwy, gdzie chodził po prostu zabójca z jakimś młotkiem i ogłuszał innych. Jeśli ktoś pamięta nazwę, niech napisze w sekcji komentarzy. To inaczej, mogę to porównać trochę do takiej Granny, która jest bardziej, powiedzmy, teraz na czasie. Jest taka Granny, oczywiście jak was uderzy, no to was ogłusza, nie możecie jakby nic z tym zrobić, tylko tutaj jeszcze dochodzi mechanika tego, że po prostu może was związać, w sensie zabrać może was ta osoba, która was tutaj łapie, w tym przypadku jest to jakiś tam szef, no może was zaciągnąć do miejsca i tam możecie siedzieć, ktoś może was oczywiście w międzyczasie uwolnić, no a hakerzy muszą hakować różnego rodzaju rzeczy, z czego nie jest to tak jak w innych trybach, gdzie hakowaliśmy na przykład komputery i każdy mogliśmy zhakować w danym momencie i przerwać, tylko tutaj na przykład, żeby zhakować, niektóre potrzebujemy również włączyć na przykład zasilanie. Również są trzy frakcje: Bravery, Brilliant, o, są, tu jest więcej, są cztery w takim razie. Frakcje, come on. Jeśli chcecie, to oczywiście można dołączyć. No i tutaj widzicie, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, jeśli byśmy chcieli sobie tutaj coś zrobić i tak dalej. A w chwili obecnej możemy sobie już wyjść, mamy intermission, zostało nam 30 sekund do przejścia. Ja mam poziom pierwszy, jest osoba na poziomie 19, jest osoba na poziomie 9, na poziomie 4 i na poziomie 5. Jeszcze tu jest na 8. Więc widzicie, że powolutku można sobie działać. Mogę sobie wyciągnąć również tablet w trakcie. Krypto to jest tak jakby cryptocurrency, czyli kryptowaluta. Możecie sobie za pomocą niej coś tutaj kupować, jeśli chcecie. Nie wiem, jak będzie to wszystko wyglądało, szczerze mówiąc, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. Myślę, że pójdę sobie... O! Są trzy domy z tego, co widzę. Tak, to o czym mówiłem. Haker, właśnie. Muszę uciec i hakować wszystkie urządzenia, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, lecimy. Tu jest pierwsze urządzenie. I mogę hakować. Dobra, hakujemy. Lecimy. Nie wiem, jak wygląda ta osoba. O! Dobra, hakujemy, hakujemy, hakujemy. Nie wiem, czy muszę coś kliknąć potem w czasie. Coś mi tam wyskoczyło rzeczywiście. Dobra. Jest zhakowane. To nie jest gościu, dobra, tu jest też do... To jest do zhakowania? Jest zhakowany obecnie, dobra, on musi tu zhakować jeszcze. Nie możemy się na razie stąd wydostać. To, ten komputer też jest do zhakowania? O tak. Czy... O, CEO vanished, ok, czyli ktoś wyszedł sobie. Nie za bardzo miałem okazję zobaczyć, jak wygląda, no trudno. Ale to, co mogę wam pokazać, właśnie, są trzy domy. To, o czym mówiłem. Są trzy domy, czyli albo dostajecie tylko i wyłącznie kryptowalutę, dostajecie tylko expa, albo jedno i drugie. Czyli tak jakby balans. Myślę, że mi jakoś na tym nie zależy, a bardziej właśnie mógłby się przydać exp. Więc w chwili obecnej, a nie mogę sobie jeszcze odebrać tutaj nic. Niech będzie w takim razie, czy ktoś coś pisze na czacie niespecjalnie. For the next 60 items hacked, the time will be cut in half. Okej. Okay. O, i mogę sobie przyspieszyć, że za przez kolejne 60 tak jakby rzeczy, które będę hakował, będzie przyspieszone o połowę. No i potem oczywiście, no jakby będzie to już w normalnym tempie. O co tu chodzi w ogóle? Coś tutaj sobie, nie wiem, gościu w coś gra. Podwójny exp również. Tutaj. Tu są chyba twórcy, tak? To mogę, i to mogę sobie właśnie, ale fajne jest to, że w ogóle nie tylko mogę za Robuxy kupować daną rzecz, ale mogę również kupować za pomocą tej kryptowaluty. Chciałbym również raz być CEO, fajnie by było, jestem znowu hakerem. Dobra, tu już widzę coś do zhakowania. O, rzeczywiście hakowanie. A co jest? A, muszę kliknąć tylko raz, okej, okay. Czyli klikam E raz. Czy telewizor również jest do zhakowania? To jest moje pytanie. Chyba nie. Empty to empty. O! Oh. Klikam E. Hakuj serwery. No, nie mogę tego teraz zrobić. Dobra. Zhakowane. Czy tu coś mogę zrobić? Chyba niespecjalnie. Dobra, tu hakujemy. Ciach, otwarte. I tu można również chyba w jakiś sposób jeszcze... W jakiś sposób jeszcze można było się kłaść. Nie jestem pewien jak. Dobra, hakujemy kolejne.
Ciach, otwarte. Nie wiem, czy tu mogę coś wyciągnąć, czy więc. Zakładam, że pomieszczenia są tyle fajne, że można się w nich po prostu położyć. Dobra, tu gościu ogarnął. Idziemy dalej. Zakładam, że te, które są puste, to ich nie można ogarniać. Tak, nie można ich. Tam już ktoś został położony, więc musimy mu w teorii pomóc. Dobra. Tu jest kolejne przejście, tu jest kolejny, tu jest na przykład komputer do zhakowania. Muszę najpierw zhakować serwery. Dobra, niech będzie. Dobra, zhakowane. Ciach. Tam ktoś szedł, nie jestem pewien, kto to był. Czyli widzicie, nie można wszystkiego zrobić od razu, trzeba, o, takie serwery na przykład hakować, proszę bardzo. I to chwilę zajmuje. Proszę bardzo, klik F. Musimy klikać sobie F-kę w dobrym miejscu. I dostajemy za to chyba też jakiegoś expa, takie mam wrażenie. Dobra, udało mi się to zrobić. Nie jestem pewien, jak ten koleś wygląda, co tutaj powiedzmy sobie działa. Hakowanie drzwi na szczęście jest dosyć proste. O Boże, to będzie długo. Nie mogę tego? Nie mogę tego hakować. O nie! O, come on! Jaki on jest szybki! Wow! A, i on nie musi zamknąć. On nie... Chwila, o. O, on mnie w drzwiach zamyka jakby. Ha, nie wiem ile czasu mam na to, w sensie, żeby się samemu uwolnić. To jest dla mnie ciekawe. O. Uciekłem, gościu mnie goni. Nie wiem, jak mam, szczerze mówiąc, się schować przed nim. Gościu, jak się kuca, come on. Ja nie wiem, jak się kuca. To jest mój największy problem, ja nie wiem, jak się kuca. Jak się kuca, come on. Są to jakieś, jest to jakaś klawiszologia, coś? No skąd wiedziałeś, że tu jestem? Nie miałeś prawa wiedzieć, że tu jestem, no come on, no. Come on! O, nie przeniesie mnie, bo co? Bo się zablokowałem? Nie może mnie przenieść, bo się zablokowałem. Serio? I co teraz? Oj, teraz jest hakuj komputery. You will wake. Ja nie wiem, jak się kładzie. Dobra, 10 sekund. Rozumiem, że się pod... Tak, podniosę się, dobra. Dobra, hakujemy. Hakujemy. Tak, tylko raz mogę kliknąć F-kę, dobra. Czyli to nie jest tak, że jak nas raz zamknie, to już koniec. Za to hakowanie się zatrzymuje w momencie, kiedy pojawia nam się czerwony pasek. I on, nie wiem, czy on nas widzi, czy jak to wygląda. Dobra, dokończyłem hakowanie. Go, no come on, jak się kładzie? Jak się kładzie? O, tutaj dwie osoby trafił, widzę. No dobra, dwa komputery są zhakowane, no, nie wiem, czy da radę. A, i nam się oznacza chyba, że tam jest ostatni komputer, tak? Do zrobienia. On tu pilnuje mnie, że ja się podniosę za 10 sekund. Cześć. O, shiftem, dobra. Ja. Dobra, ja pójdę sobie naokoło. To będzie najszybsze. Musimy. O, musimy znaleźć tylko wyjście. Tam jest wyjście i tam jest pomoc. Dobra, niech będzie. Więc ja mam nadzieję, że mi się uda jakoś bez większego problemu. Tu nie ma nikogo. Tam nie ma nikogo. Dobra, dawaj, gościu. Daj. Dobra, jest. Wyszliśmy, pięknie, kurde, udało się. Udało się, naprawdę się udało, jestem w szoku. Kurde, fajne to. Kurcze. Tu moja postać nawet pokazana. Najsio. I oczekiwanie na kolejną rundę. Nie wiem, czy tak jakby tam jeszcze ktoś coś robi, czy nie. A, i ta mapa jest pod nami, tam się pokazuje exit. Fajne. Jak najbardziej mi się to podoba. A tu co jest do zrobienia? A, też nie mogę zebrać jeszcze tej nagrody. No trudno. Skoro jeszcze nie jestem w stanie, to nie jestem w stanie. A tu na wyższym piętrze co jest? Bzz. A,
Nic się tu nie dzieje. No trudno. Chyba jeszcze jedna osoba ucieka. Tam jest help jako, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale już wiem przynajmniej, że shiftem mogę się kłaść. I to jest jakiś tam plusik, więc poczekamy do kolejnej rundy i wystartujemy z kolejną rundą. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie sensownie. Jeśli byście chcieli oczywiście więcej odcinków z tego trybu, bo wow, naprawdę fajny. Zastanawia mnie jedna kwestia, dlaczego się zamieniamy w kulki? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, po co nas zamyka w drzwiach? Skoro i tak jak kogoś obezwładni, to po 30 sekundach ta osoba wstaje, to pytanie moje jest takie, jaki jest sens tak naprawdę zamykania nas w drzwiach? Czy to przedłuża na przykład okres czasu do minuty, czy coś takiego? Czy jak to wygląda? Hakerzy uciekli. 35 właśnie dostałem. Bardzo fajnie. Chciałbym tym CEO raz zagrać. Nie ma niestety chyba możliwości zwiększenia sobie szansy. Exchange? Co to jest wymiana? A, na expa mogę sobie krypto wymienić na przykład. O, i 123 XP dostał. Okej. Okay. Naprawdę nie jestem pewien, ile byłbym w stanie. Na razie mam 89, więc nie jest to jakoś super dużo. A, i tu jest custom jako moja postać. Dobra, chciałbym stąd wyjść i chciałbym sobie zobaczyć na przykład sklep. Co my tutaj posiadamy? 1000 XP, tu są różnego rodzaju minki, które chyba nic nie dają. Hacking speed, to jest to, o czym mówię. To jest 1000 XP, 1000 tego. Okej. Okay. I to jest chyba... To są chyba wszystkie dodatki? Tak, to są po prostu twarze. Kaman, naprawdę twarze kosztują tylko tyle. No, trochę średnio. Emotki są jakieś jeszcze, można sobie kupić za kryptowalutę. Też spoko. Jest tutorial właśnie. Nie. Nie, kaman. Nie w tym momencie. Nie w tym momencie. Nie, czemu? Ja myślałem, że tylko mi kontrolki pokaże. Kaman. Nie wiem, czy mnie do gry nie wrzuciło. Jeśli mnie nie wrzuci do gry, to się wkurzę. Come on! Czemu w takim momencie? Nie chcę już nic. Chcę wejść do gry. Już, daj mi to przeklikać. Ten tutorial za długo trwa. O, come on! Kto wymyślał taki tutorial zbyt długi? No dawaj dalej. Kto wymyślił taki głupi i długi tutorial? Tam już rozgrywka z minutę trwa. No, jest wait for another round. O, oczywiście. Nie mogę teraz sobie wejść. Nie mogę sobie wejść teraz, bo czemuż bym mógł? Bo dlaczego? Come on! No i teraz muszę czekać, bo oczywiście Krystian musiał odpalić. Okej, okay, jesteśmy tuż przed kolejną gierką. Jak widzicie, lobby nam się troszeczkę wypełniło, więc cieszę się jak najbardziej. No i tym razem nie chcę klikać, ale chciałbym być tym całym CEO, żeby móc cokolwiek zrobić. No niestety jestem hakerem, więc nie uda mi się tego zrobić, halo, tylko chciałbym cokolwiek widzieć. Tutaj widzę jakieś drzwi. Największy problem z takimi grami zawsze jest na początku. Kiedy nic nie widzimy. Wszystko jest ciemne w miarę. O nie! Źle trochę przeklikałem. Trzeba uważać na to wszystko. Cyk, 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 dobra jest. Wchodzimy. Mogę tu? Nie. O, muszę zasilanie zhakować. Dobra, tu jest kolejne zasilanie do zhakowania. Dobra, no to ja się zajmę zasilaniem, chłopaki. Słyszę, że gdzieś blisko jest ten CEO. Ale nie chcę przerywać. O nie, to jest ten grzybol. O Jezus, gro, nie wyrzucaj mi teraz, co jest tego. O, widzę, że tu jest ten CEO. Dobra. Będzie problem, ale tu chyba za... Nie! No come on, no! Gdzie ja mam się schować, jak tu nie ma nigdzie tego? Tu nie ma nigdzie tych w ogóle do chowania się. O! I to jest moje pytanie, bo ja jakby sam wyszedłem. A mogę się uwolnić za 80 robuxów albo za ileś kryptowaluty. Prędkość 5%. To jest moje zdrowie? Prędkość 30%. A jak mam to rozumieć? To jest moje pytanie. Jak mam to rozumieć, że prędkość 34%? Prędkość 100%. Że tak mi zdrowie szybko ucieka?
No dobra, uwolnijmy się raz. Okej. Zhakujemy sobie to. O nie, no! Kościu, psik! No come on! No jak? Tam jest drugi, no! No come on, no jak? Tu nie ma się gdzie schować. Tu nie ma się po prostu gdzie schować. Nie ma jak się schować. Nie wiem, czy wtedy ktoś mnie uwolnił, czy... Czy jak to wyglądało? Come on, no. Jeśli gościu chodzi w jednym miejscu cały czas, to się nie da. A słyszę, że gdzieś tu łazi. I moje zdrowie rzeczywiście sobie spada tutaj gdzieś. Dobra, uwolnijmy się. Tu po prostu nie ma się gdzie schować. O, tam już nikogo nie uwolnię. Tu mogę kogoś uwolnić. A pytanie, czy mi się uda. Bo on tu może przyjść znowu. Dobra, uwolniłem kogoś. Pytanie, co z tym tak naprawdę zrobimy? Dobra, słuchajcie, chłopaki, uwolniłem was. Teraz muszę się zająć hakowaniem tego. Chłopaki, ale idźcie, żeby nas wszystkich naraz nie zamknął, bo to będzie dopiero przypał. Dobra, no, coś tam zrobiłem, poświęciłem się. Dobra, jest zrobione. Hakowanie. Kolejne jeszcze. O, level up, dobra, to mnie nie interesuje aż tak. Dobra, wyjście jest zrobione, a tu jeszcze coś hakuje. Dobra, można chyba iść, chłopaki. Dobra, tu trzeba jeszcze te wyjście ogarnąć. Dobra, i tu trzeba jeszcze wyjście ogarnąć. Dobra, no mam nadzieję, że mi się uda. O, idzie do nas. Słyszę to. Słyszę, jak idzie do nas. No, walnie. Gościu, no, come on! Z kim ja tu współpracuję? Musi mnie zamknąć w tych drzwiach. Jak sobie pójdzie, no to jeszcze dam radę jakoś uciec, ale... Czy oni naprawdę nie ogarniają? Come on! Oni mają tylko odwrócić uwagę, przynajmniej na chwilę. Dobra, mnie też zamknie? 10 sekund mi zostało, zamknie mnie też. Nie, to nie są takie drzwi do zamykania mnie. Nie wie, co zrobić. A, będzie chodził w kółko, żeby mnie zamknąć. Dobra, Krystian. No i come on, no! Come on, no nie da się, no! On poczeka chwilę i mnie zamknie. To jest trochę źle pomyślane. Czy oni pouciekali już? Czy oni już pouciekali? Jak mam to rozumieć? Pytanie, czy mnie ktoś uwolni? Bo ja ich uwolniłem. Pytanie, czy ktoś z nich mnie uwolni? Bo ja to zhakować mogę w moment, ale no... Gościu przyszedł w miarę szybko. I słyszę go tu w miarę cały czas. Ktoś tam uciekł. A, super, to dzięki za pomoc. To dzięki. Okej. Czy mam tyle kryptowaluty? Nie mam tyle kryptowaluty. A on tu biega cały czas! Come on, no i co ja mam zrobić? A, tego, no, super. Okej. Nie ucieknę sobie, tak mam to rozumieć. Słyszę, jak tu biega, no i po co wyjdę? Po to, żeby mnie od razu walnął i żeby mnie od razu zamknął? No to jest totalnie bez sensu. Niemile osób zostało, tam jest ktoś. O, koniec. Oczekiwanie na kolejną rundę. Wszyscy, a, ktoś tam sobie umarł. A, ja też umarłem, bo zostaliśmy sami, a cała reszta uciekła. To fajnie, że ja im pomogłem, a o, gość się cieszył. A, zwiałem sobie, jest, super, udało. A, nie uwolniłem drugiej osoby, która mnie uwolniła. Słabo trochę, słabo, muszę przyznać. Bardzo chciałbym tym CEO zostać, więc jeśli teraz mi się uda, to fajnie. Jeśli mi się nie uda, no to, no, szkoda. Tic-tac-toe. 2, 3.
4. O. O, można sobie expa nabijać jakoś. Spoko. Jakby ja zazwyczaj mam bardzo standardową strategię. No i wygrałem. Dziękuję. Plus 4 expa. No i tak można sobie siedzieć cały czas. Można z komputerem grać. O, zablokował mnie trochę. A to nie problem, bo w chwili obecnej ja mogę robić tak czy tak. Ciekaw jestem, co będzie, kiedy przegram z komputerem, bo normalnie dostaję po 4 expa. Dobra, zróbmy tak, żeby przegrać. Tak. Tak. I tak. Dostaję 3 expa. Aha, bo był remis. Nawet kiedy się nie starałem totalnie i zrobiłem dobra tak, tylko żeby nie wygrać, to i tak był remis. Spoko. Dobrze, komputer. Dobrze, komputer. Także zakładam, że CEO nie będę. Bardzo fajnie byłoby być. Jestem hakerem, więc no niestety nie udało mi się, ale jeśli chcecie więcej, to oczywiście dajcie znać, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!